Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test i recenzję prawdziwego potwora wydajności, czyli karty od firmy Gigabyte. Jest to GeForce GTX 980 Ti, wersja z 6 GB, wersja G1 Gaming, czyli z półpasywnym chłodzeniem. Po prostu, mówiąc krótko, najlepsza wersja tej karty, ale też jednocześnie najdroższa. Jak spisała się w testach, ile wyciągnąłem FPS-ów w poszczególnych grach, czy karta zachwyciła, czy karta rozczarowała, wszystkiego dowiecie się z tej recenzji, a ceny tego potwora i innych macie w opisie filmu. Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, zanim przejdziemy do testów tego potwora wydajności, na początek rzut oka. Macie tutaj też moją kartę, czyli 960 w wersji G1 Gaming, też chłodzenie WindForce, potrójne, 3 wentylatory, tak samo jak tutaj w przypadku 980 Ti. Jakieś szczegóły widać gołym okiem, że mamy troszeczkę tutaj dodanych elementów ozdobnych, szczotkowane aluminium, takie ładne elementy, natomiast czego nie zobaczycie, a co można poczuć ważąc. Moja karta jest dość ciężka, waży jakieś 800 paręnaście gramów, natomiast ten potwór wydajności, pomimo że tego samego rozmiaru, jest o połowę cięższy, ponad 1200 gramów. Więc moi drodzy, mamy tutaj te radiatory dużo bardziej masywne, większą gęstość tych żeberek, zresztą widać, że te radiatory są tutaj dużo bardziej gęste niż w tej karcie, rzućcie sobie okiem. Ale jest to logiczne, ponieważ tutaj mamy kartę dużo bardziej wydajną, która generuje dużo więcej ciepła. Musi to ciepło zostać odpowiednio odprowadzone. Tak samo mamy trzyetapowy system chłodzenia, czyli rurki cieplne, które widzicie, zakończenia są tutaj z tyłu. Mamy też potężne aluminiowe radiatory i na koniec chłodzenie WindForce złożone z trzech bardzo wydajnych i cichych wiatraków. No w przypadku tej karty nie do końca cichych, ponieważ karta dostaje po prostu maksymalny wycisk, ale może na BIOSie F4 będzie to trochę cichsze. Na górze mamy dwa wejścia do SLI, do połączenia dwóch kart, oczywiście szyna PCI Express 3.0 i wszystkie porty. Mamy 2 razy DVI, 3 razy DisplayPort i HDMI. Tak więc wszystko co potrzeba. Karta standardowa, jeśli chodzi o szerokość, zajmuje 2 śledzie, czyli 2 sloty w komputerze. Przy tym potężnym chłodzeniu myślę, że wynik i tak dobry. Od tyłu wygląda tak. Z drugiej strony mamy stylowy backplate z logo G1 Gaming, który i fajnie wygląda i też pomaga trochę pewnie odprowadzić ciepła i zabezpiecza też przed uszkodzeniami mechanicznymi. Od góry, tak jak w mojej karcie, podświetlane tutaj logo WindForce. Mamy też Silent i Stop, które się świecą, jeśli karta jest w trybie półpasywnym, czyli wtedy wentylatory się nie kręcą i można na przykład pracować spokojnie na pulpicie. Wentylatory dopiero się rozkręcają w czasie grania w bardziej wymagające gry. No i zasilanie. Zasilanie wymagane jest tutaj 2x8 pinów, czyli już potrzeba konkretnej mocy, pomimo że przez port PCI Express 3.0 też prąd jest dostarczany większy niż przez PCI 2.0. Natomiast u mnie, zobaczcie, to było 2x6 pinów. Jeśli chodzi o pobór mocy pomiędzy tymi kartami, to powiem Wam, że to jest plus minus 100-120 W więcej w przypadku 980 Ti. Oczywiście wydajność też jest większa. No i tutaj mamy, moi drodzy, 6 GB pamięci. W mojej mamy 2. I kolejna rzecz, tu 128-bitowa szyna pamięci, a tu jest 384-bitowa, czyli też przepustowość tej karty jest dużo, dużo większa. Tak więc jeszcze kilka rzutów okiem na tego istnego potwora wydajności i przechodzimy do testów. Zobaczycie testy w grach, ile klatek na sekundę, w jakiej grze, przy jakich ustawieniach ta karta osiągnęła. Będzie także pomiar hałasu i pomiar poboru prądu. Tak więc wszystkie najważniejsze rzeczy będziemy mieli tutaj przerobione. Zobaczymy także, do jakiej temperatury maksymalnie ta karta się grzeje. No dobrze, jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części recenzji, a pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jedziemy dalej. Dobra, gramy teraz w Counter Strike'a Global Offensive, maksymalne ustawienia wszystkiego. Jak widzicie, ponad 140 klatek
Prawdopodobnie jest ich dużo więcej, natomiast mam tutaj monitor 144 Hz, dlatego teoretycznie więcej klatek się nie pokaże. Jakbyśmy grali na 60 Hz, to maksimum pokazywane by było 60 klatek. Nawet jeśli by gra miała 100 czy więcej, to pokażę ten program, a raczej dwa programy, bo jak widzicie, mam w tej chwili dwa, Mirrorless Action oraz drugi program, to jest program NVIDIA Shadow Play. Jest dokładnie tyle samo po 144 klatki. I jak nie wierzycie, zobaczcie opcje wideo i mamy rozdzielczość Full HD, wysokie, 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 powłączane wszystkie multisamplingi, filtrowania i tak dalej. A więc podejrzewam, że jest tutaj grubo ponad te 144 klatki, więc Counter-Strike chodzi po prostu z ogromnym zapasem jeszcze płynności. Teraz, moi drodzy, Crysis 3, gra bardzo wymagająca graficznie. Opcje już Wam pokazuję. Bawiłem się tym wcześniej. Wszystko na bardzo wysokie. Filtrowanie, dobra, filtrowanie sobie też zrobimy na maksa. 16 stopień rozmycia, czyli wszystko jest absolutnie już na maksa. MSAA, tutaj mamy wszystkie te anti-aliasingi i tak dalej, więc wznawiamy grę i patrzymy, co z tego będzie. W tej chwili licznik pokazuje 80 parę klatek nawet, a zobaczymy za chwilkę. No i powiem Wam, że póki co jestem w szoku, wszystko na maksa. Liczmy 60 parę klatek. No, 62. Spada to około 50 paru czasami. Natomiast jest to wynik świetny. Karta jeszcze się nie rozkręciła, więc jest dość cicha, ale to się za chwilę pewnie zmieni. To sobie rzucaj. No dawaj. No i wszystko po prostu działa pięknie. Ale karta się już rozkręciła, jest dość głośna.
Natomiast wynik piękny. Dobrze, teraz troszeczkę pozmniejszałem, już Wam pokażę, co dokładnie zrobiłem. Opcje, mamy ustawienia grafiki na wysokie, filtrowanie na 2 zamiast 16. I co jeszcze? Generalnie sprzęt i tekstury na wysokie, a nie na bardzo wysokie. I filtrowanie anti-aliasingu na FXAA zamiast tego tutaj najwyższego MSAA wysokie razy 8. I czym to poskutkowało? Gra wygląda troszeczkę gorzej, no jeśli w ogóle Crysis 3 może wyglądać gorzej. Jakieś tam różnice w detalach są zapewne, mniej tych wodotrysków, efektów specjalnych, jakichś tam rozbić cząsteczkowych, innych takich. Natomiast zobaczcie na licznik klatek, 110, 112, po prostu zapas mocy niesamowity. Natomiast karta ponownie zaczyna się rozkręcać i robi się głośna. I tak skróciłeś dystans, dobra. No i dobra, wystarczy tego testu. Płynność gry po prostu znakomita. W każdej rozdzielczości, przy każdej ilości szczegółów. Teraz, moi drodzy, mamy metro, najwyższa jakość, wszystko powłączane na maksa, teslację, rozdzielczość, filtrowania i tak dalej. Więc wznawiamy grę. Karta już się w międzyczasie zdążyła rozkręcić niestety. Natomiast ilość klatek na maksymalnych ustawieniach 74 nawet momentami. Już sobie tu chwilę pochodzimy. O dobra. Co prawda nie gramy na powierzchni, tam by troszkę mogło być spadków. Natomiast płynność gry przy tych maksymalnych ustawieniach bardzo, bardzo dobra. Jak sobie zmniejszymy na jakość wysoką chociażby, zmniejszymy trochę te filtrowania i tak dalej, teslację, to zobaczymy, jak teraz nam wzrośnie ta ilość klatek. No i zobaczcie, też bardzo przyzwoite ustawienia, a mamy po 125 klatek, więc po raz kolejny zapas mocy na takich wysokich ustawieniach, nie na ustawieniach ultra, a na wysokich mamy zapas naprawdę duży. Kolejna gra to sieciówka Toxic. Ustawienia damy na ultra, ok. Rozdzielczość Full HD jest. Anti-aliasing jeszcze sobie podciągniemy. Dobra. Ustawienia zapamiętane. To włączymy sobie jakiś szybki serwer. O, cokolwiek. I niech leci. No i mega ultra ustawienia, 62 klatki ponad. Chyba sobie żadnych botów nie włączyłem.
Dobra, przestawimy na troszkę niższe i włączymy boty. Jest broń. Kolejna gra, dobrze Wam znana, Dying Light, ustawienia maksymalne, jak widzicie wszystko na wysokie, zasięg widzenia dość duży, więc tak zwane ustawienie najlepsza jakość. Więc sprawdzamy, w tej chwili mamy ponad 100 klatek grubo, więc zapas mocy jeszcze jest w tej karcie. Do płynnej gry wystarczy o max 60 klatek. Jak dla mnie to nawet jak jest 40 stałe, to jest i tak super. Dobra, ruszamy. No to się porobili. O! Ups! Uważaj! Ups! No i dobra, co tu komentować, dużo jak widzicie gra w Dying Light mega płynna, mega zapas jeszcze moc obliczeniowej karty, 120 klatek, prawie ciągle, naprawdę dużo się dzieje.
A macie. Dobrze, moi drodzy, jeszcze żebyście mieli wszystkie dane, testować będę w budowie Thermaltake Core V21 i zmierzymy sobie jeszcze temperaturę powietrza, jaka jest tu obecnie w studio. Tak więc zobaczcie, mamy 27 stopni, no komputer swoje grzeje, więc przy takiej temperaturze będziemy robić pomiar, między innymi temperatur tej karty graficznej. Dobrze, widzicie 60 dB przy zdjętym panelu. Powiem Wam, że panel zdejmowałem, to aż mnie parzył, cały gorący po prostu. W tej chwili w FireMarku karta osiągnęła 83 stopnie. No i w tej chwili jest to ustabilizowana wartość, natomiast wentylatory pracują na 84% swojej mocy, czyli praktycznie już dają z siebie prawie że wszystko. Dobrze, teraz będziemy wyłączać FireMarka. Także zobaczcie, spadł znacznie pobór prądu, 62 W. Za chwilkę chłodzenie karty, jak się trochę schłodzi, powinno się też wyłączyć. I jak widzicie, pobór platformy bez obciążanej karty jest naprawdę bardzo niski. 62 W całość. I kiedy wentylatory karty są jeszcze aktywne, natomiast nie gramy w gry, to mamy jakieś 45 dB, więc wtedy jest naprawdę cicho. Natomiast jak widzieliście i słyszeliście, sytuacja zmienia się diametralnie. Jak włączymy jakąkolwiek grę, robi się wtedy po prostu z tego niezła suszarka. Ale muszę dodać tutaj jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ ta karta testowana była na BIOSie F3, będzie też nowsza wersja BIOSu F4, która ma poprawić kulturę pracy, czyli po prostu ta karta na nowym BIOSie powinna być cichsza. Jeśli chodzi o jakość wykonania i design, jak widzieliście, karta wykonana jest perfekcyjnie, design jest świetny, karta po prostu przyciąga wzrok, no i przy okazji też waży swoje, ponieważ ponad 1200 gramów, więc jest to karta naprawdę wagi ciężkiej, o połowę cięższa od mojego GTX 960, też G1 Gaming. Jest to też karta o sporych gabarytach, naprawdę długa, z bardzo wydajnym
i też bardzo atrakcyjnym wizualnie chłodzeniem Windforce, które w akcjach widzieliście sprawdza się bardzo dobrze. Kartę potrafi schłodzić świetnie, ale też momentami potrafi się z tego zrobić niezła suszarka. Co do poboru prądu, o 100 W około wyższa niż moje 960. Przy wydajności oczywiście około trzykrotnie większej, tak więc pobór mocy moim zdaniem nie jest jakiś zastraszający, ponieważ maksymalnie, jak widzieliście u mnie, pobór całego zestawu oscylował w granicach 350 W, więc nawet mając zasilacz 400-450 W, oczywiście jakiś markowy, renomowanej firmy, możemy spokojnie sobie takiej karty poużywać, tak jak u mnie z procesorem Intel Core i7-4790K, bez problemu. Tak więc jeśli chodzi o pobór mocy, to nie ma tutaj jakichś zastraszających wyników. Co do głośności tej karty, oczywiście jeśli pracujemy tylko na komputerze, jest bezgłośna, ponieważ mamy tryb półpasywny, wtedy wentylatory się nie kręcą. Natomiast podczas już takich bardziej intensywnych sesji, kiedy gramy pół godziny, godzinę i dłużej i gramy w tytuł wymagający graficznie, wyciskający siódme poty i z procesora, i z karty, wtedy już ta karta się robi niestety dość słyszalna, nawet w dość tak cichej. Drodzy, prezentacja za nami, pora podsumować testy tego wydajnego potwora. Taką kartę po prostu trzeba schłodzić, ponieważ grzeje się o wiele bardziej i ciągnie więcej prądu niż karty z niższych półek wydajnościowych. I ostatnia rzecz, cena. Ponad 3000 zł to nie jest mało, to jest wręcz już taka kwota, gdzie nie jeden gracz złożyłby sobie cały komputer, więc jak dla mnie ta cena jest póki co zaporowa. No i co do wydajności, mamy tutaj spory zapas mocy, chociaż bym powiedział, w niektórych grach gigantyczny zapas mocy na górkę w klatkach, jeśli gramy w rozdzielczościach Full HD. Natomiast nie miałem okazji przetestować akurat monitora 4K równolegle z tą kartą. Jak pamiętacie, na mojej 960 to gry na niskich, średnich ustawieniach oscylowały w granicach 25 do 30-40 klatek, więc dało się pograć, ale bez rewelacji. Podejrzewam, że ta karta dałaby sobie radę w tych samych grach z ilością klatek w granicach 50, przy nawet najwyższych ustawieniach jestem tego wręcz pewien, ale jeśli się uda kiedyś ściągnąć monitor do testów i taką kartę ponownie, to oczywiście chętnie skorzystam i zrobię dla Was osobny test 980 Ti od Gigabyte'a w rozdzielczości 4K w najbardziej wymagających grach. I podsumowanie, czy warto? Moim zdaniem na chwilę obecną nie warto. Oczywiście to jest moja opinia jako gracza, ponieważ w chwili obecnej dużo lepiej według mnie sprawdzuje się duet Intel Core i7-4790K oraz 960 w wersji G1 Gaming, ponieważ we wszystkich grach, w jakie gram, wydajność, ilość klatek jest zupełnie wystarczająca, czasami na górkę. Nawet chociażby taki Dying Light, gra na początku jak wyszła bardzo wymagająca, teraz już lepiej jest optymalizowana, śmiga u mnie aż miło popatrzeć, w rozdzielczości Full HD oczywiście. Dlatego osobiście ja bym wolał sobie dołożyć do procesora, wziąć kartę z troszeczkę niższej półki cenowej, chociażby 960, ewentualnie 970. Jeśli ta karta sobie stanieje do około 2500-2000, to już będzie naprawdę konkretny interes, będzie warto ją kupić. Natomiast w tej chwili ta karta osobiście mnie nie zachwyca, ponieważ jest droga, ponieważ jest głośniejsza od mojej karty i zapewnia wręcz absurdalny, jak dla mnie, zapas mocy. Czyli po prostu karta fajna, ciekawa, ale nie dla mnie. Natomiast jeśli szukacie karty, która pozostawi całą konkurencję w tyle, nie przeważa Was cena, tym bardziej jeśli macie monitor 4K o dużej przekątnej, wtedy na pewno wykorzystacie jej potencjał. I tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca recenzji. Za chwilkę jeszcze plansza z podsumowaniem plusy, minusy, a tymczasem przypominam, że warto wejść także na mojego Facebooka, dużo tam się dzieje, oraz codziennie zaglądać na kanał, ponieważ już od ponad roku staram się, aby codziennie był dla Was nowy film, czy to rozpakowanie, czy recenzja, czy jakiś poradnik. Aha, przypomnę jeszcze, że ceny tej karty i innych potworów wydajności macie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!